Pokolenie oszukanych to taki wspólny mianownik dla wielu różnych wątków, które rozpalały polski internet ponad 12 lat temu. Chodziło o pokolenie absolwentów ówczesnych, absolwentów wyższych uczelni, którzy mieli ogromne problemy ze znalezieniem pracy. To był czas kryzysu od 2008 roku. No cóż, sytuacja na rynku pracy nie była dobra. Wiele osób miało problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Sytuacja globalna nie była napawająca otuchą. No ale ci młodzi ludzie wcześniej uwierzyli swoim nauczycielom, swoim rodzicom, no generalnie ludziom wychowanym w poprzednim systemie, że jeśli tylko nauczą się angielskiego i skończą dobre studia, co to w ogóle znaczy, to na pewno praca sama ich znajdzie. I skończyli dobre studia, nauczyli się angielskiego podobno, a nikt ich nie szukał, już najmniej praca. Wobec tego zaczęli sami usilnie szukać zatrudnienia i na rozmowach kwalifikacyjnych, wiem to od kilku zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, pojawiały się właściwie te same schematy. Przychodzi ktoś dobrze wykształcony i słyszy pytanie, co pan, pani umie? Na to pytanie odpowiada najczęściej, no byłem najlepszym studentem na roku. Proszę bardzo o to świadectwo, że otrzymałem stypendium od ministra. Nie, nie, nie. Pytanie brzmiało inaczej. Co pan, pani umie? No i wtedy chwila ciszy, konsternacji. Szybko się uczę. No tak się kończyło wiele rozmów o pracę. Gdy tymczasem problem zaczął się o wiele wcześniej. Nie już na tej rozmowie kwalifikacyjnej, tylko wcześniej. Wtedy, kiedy ci młodzi ludzie uwierzyli w taką magiczną formułę, która załatwi za nich wszystko. To znaczy tak zwany papier z dobrych studiów i podobno angielski nauczony. Otóż nie ma takich magicznych formuł. Psychologowie mówią, że na pewnym etapie rozwoju towarzyszy nam takie magiczne myślenie. Podobno jest to w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Magiczne myślenie polegające na tym, że jak pocałuję tą żabę, to ona zamieni się w księżniczkę albo księcia, albo zrobię coś, to natychmiast jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się to wydarzy. Gdy tymczasem tak naprawdę no to, co jest właściwe dzieciom na tym etapie rozwoju, dorosłym ludziom już właściwe być nie powinno. A jednak mnóstwo ludzi pozostaje na tym poziomie mentalności, magicznej, gdzie zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wolą zdać się właśnie na jakieś takie magiczne sztuczki. W tamtym czasie pamiętam pewien profesor wyższej uczelni opublikował taki wpis w jakimś medium społecznościowym, gdzie szeroko się rozpisywał, używając takiej metafory rautu. Mówił, że studia wyższe są jak raut. Ludzie przychodzą, jest mnóstwo rzeczy do jedzenia, fantastyczne przyjęcie, ale tak są zajęci sobą, rozmowami, że ostatecznie wychodzą z takiego przyjęcia głodni, bo nie mieli czasu, żeby w ogóle czegokolwiek skosztować. Studia w tym sensie mogą przypominać taki raut, że to jest tak naprawdę czas wydłużonej młodości. Te 5 lat generalnie zajmujące studia to jest czas wydłużonej młodości, kiedy można się jeszcze przyjrzeć różnym możliwościom, kiedy można nabyć wiele różnych praktycznych kompetencji, ale do tego trzeba odpowiedzieć na te wszystkie okazje, możliwości, szanse, a nie polegać tylko na zdanych egzaminach, które potem przebiegają według zasady zakuć, zdać, zapomnieć. Trzeba nabyć jakichś praktycznych możliwości, bo sam papier jakiejkolwiek wyższej uczelni raczej nie zapewni nikomu dobrej pracy. No chyba, że jest się synem szefa albo córką szefowej, prawda? Ale oczywiście to żartuję. Otóż ten profesor zalecał, żeby zamiast takiego właśnie magicznego myślenia, że coś tam, coś za nas sprawę załatwi, żeby samemu wziąć odpowiedzialność we własne ręce. Odpowiedzialność to jest kolejny filar w mojej książce 10 filarów mądrości, czyli o rozwoju osobistym według Biblii. Ten wątek przewija się właściwie we wszystkich książkach z dziedziny rozwoju osobistego i postanowiłem również umieścić go w swojej książce. Na pewno słyszeliście ewangeliczną przypowieść o talentach. Oczywiście można ją na różne sposoby rozpatrywać, ale moim zdaniem jest ona ilustracją taką przepiękną właśnie odpowiedzialności. Tego, jak należy odpowiedzialnie zarządzać powierzonym sobie dobrem. Według narracji Mateusza wyglądało to tak, że pewien bogaty mężczyzna, wyjeżdżając za granicę, powierzył najpierw swoim sługom w depozyt majątek.
Pierwszy otrzymał 5 talentów, no, jeden talent to mniej więcej 30-35 kg drogocennego kruszcu. 5 talentów otrzymał ten pierwszy, drugi 2 i trzeci 1. I kiedy pan wyjechał, pierwsi dwaj od razu zanieśli ten depozyt do bankierów, mając nadzieję, że tamci pomnożą ten dobytek, i tak się też stało. A ten trzeci, no cóż, poszedł po, jak to mówią, najmniejszej linii oporu i zakopał powierzony sobie skarb. Postanowił oddać swojemu panu tyle, ile tamten mu przekazał. Oczywiście to, co zrobili pierwsi dwaj, było nieco ryzykowne, ale umówmy się, te pieniądze były bezpieczniejsze tam u bankierów. Co więcej, one pracowały na siebie. Ten trzeci też pewnie uważał, że był bardzo odpowiedzialny, bo przecież przechował, schował tak, żeby żaden złodziej tego nie dotknął. Kiedy jednak pan przyjechał, okazało się, że nie spodobała mu się postawa tego trzeciego sługi i nawet kazał zabrać mu ten jeden talent, który on nienaruszony przechował, i dać temu, który pomnożył najbardziej, czyli temu, który miał już 10 talentów. Zauważcie, że to jest ciekawe, iż on nie kazał ich sobie oddawać, tych wypracowanych przez pozostałych dwóch talentów, tylko kazał je dać im najwidoczniej, czyli ten, który 5 miał, 10 przyniósł, otrzymał jeszcze ten 11. I to jest chyba coś, co bardzo burzy nasz spokój, nasze rozumienie sprawiedliwości. No chwileczkę, miał już 10, no to chyba mu 10 wystarczy, nie przeje tego, no to po co mu zabierać temu najbiedniejszemu jeszcze jeden i dawać temu, który miał 10? Dlatego, że ten, co miał jeden i go nie rokuje, on tak naprawdę cofnął się w rozwoju. On nie okazał się, nie wykorzystał szansy, która przed nim stanęła. Dlatego nic nie pomnożył i jeszcze udawał, że zrobił najlepiej ze wszystkich. Jego rozumienie odpowiedzialności było patologiczne. Ta odpowiedzialność polegała raczej na tym, żeby być zachowawczym, tak asekurancko się zachować. To była ideologia dorobiona do dobra mina, do złej gry, bardziej niż faktyczna odpowiedzialność. No i właśnie dochodzimy do pytania, czym jest wobec tego odpowiedzialność, bo niby wszyscy wiedzą, co to jest, ale kiedy przyjdzie to zdefiniować, to zdaje się jest tak jak w Gombrowiczowskim w Erdy Durkę, że ogarnia wszystkich uczniów taka niemożność. Tak trudno zdefiniować to zjawisko. Otóż, kochani, po pierwsze, odpowiedzialność pojawia się właściwie we wszystkich książkach współczesnych z dziedziny rozwoju osobistego i dlatego właśnie postanowiłem, jak mówiłem, umieścić ją w swojej książce 10 filarów rozwoju osobistego. No i właśnie, odpowiedzialność, jak ją rozumiem? Może najpierw, jak ona jawi się w tych książkach, o których wspomniałem. Otóż, na przykład słynny James Covey natchnął mnie taką definicją, że taką łacińską definicją odpowiedzialności, w języku angielskim odpowiedzialność to responsibility. Responsibility, czyli umiejętność, zdolność do odpowiedzi. Odpowiedzialność, responsibilitas. Responsibility, czyli jestem zdolny do odpowiedzi. Nie charakteryzuje mnie brak reakcji, tylko jestem zdolny do odpowiedzi. John Maxwell, taki pastor, który no właśnie z dziedziny przywództwa wiele książek napisał, on mówił, że po wielu latach swojej kariery jako mówca publiczny, trener, coach i tak dalej, on uznał odpowiedzialność za właściwie najważniejszą cechę dorosłego człowieka, bo jeżeli rezygnujesz z odpowiedzialności, to znaczy nie odpowiadasz na wyzwania, okazje, szanse i tak dalej, nawet w imię takich wymyślonych przez siebie wartości, to rezygnujesz z kontroli nad swoim życiem. Oczywiście my wiemy, jako ludzie wierzący, wierzymy, że ona jest tak ograniczona, ale jednak Pan Bóg daje nam możliwość wykuwania własnego losu, nieprawdaż? I wreszcie Brian Tracy, taki no już klasyk gatunku, mówi, że są właściwie w sytuacjach takich, zwłaszcza krytycznych, jakichś takich trudnych, masz dwie opcje. Albo będziesz poddawał się frustracji i zwalał, przepraszam za słowo, na wszystkich innych dookoła winę i nie będziesz się od tego czuł lepiej, albo powiesz sobie, jestem odpowiedzialny za to, jak się czuję. Czyli to nie inni są winni, tylko ja przyjmuję odpowiedzialność za to, co jest.
I taki stan rzeczy uwalnia cię od dodatkowego stresu, bo nie możesz jednocześnie być sfrustrowany i jednocześnie odpowiedzialność wziąć. Wzięcie odpowiedzialności sprawia, że jesteś właśnie człowiekiem dorosłym. I według Tracy'ego to właśnie wyróżnia osoby o infantylnej osobowości od ludzi dojrzałych. Właśnie ludzie dojrzali biorą odpowiedzialność za własne życie, podczas gdy ludzie niedojrzali, infantylni, raczej szukają winnych wszędzie i zawsze. I tutaj na przykład słynny Seligman, który jest założycielem tak zwanej psychologii pozytywnej, on też zdumiało mnie takie zdanie, które napisał, że wiele teorii psychologicznych niestety nie przyczyniło się do dobrostanu ludzi. Na przykład przez to, że nauczyło tych ludzi postrzegać swoje niepowodzenia w ten sposób, że to jest czyjaś wina, przenoszenia winy na kogoś innego, zamiast brania odpowiedzialności. Stąd ci ludzie po prostu w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że nic ich nie rusza, bo to jest wszystko wina, nie wiem, członków rodziny, męża, żony. Gdzieś poza nim jest ta wina. I niestety przez to nigdy się nie rozwiną, bo jest to patologiczne. W mojej książce bardzo identyfikuję się z tą definicją, którą podał właśnie wspomniany James Covey, że mianowicie odpowiedzialność to jest odpowiedź na sytuację, na okazję bądź kryzys. Ja odpowiadam, nie rezygnuję z odpowiedzi, tylko odpowiadam. Ja jeszcze bym dodał adekwatnej odpowiedzi, bo ja mogę zrobić tak, że ja w żaden sposób nie zmierzę się z problemem, który zaistniał. Będę markował jakieś działanie, tak jak ten człowiek z przypowieści o talentach i nic z tego nie będzie. Uspokoję swoje sumienie, ale odpowiedzialność to nie będzie. Odpowiedź na problem, wyzwanie to nie będzie. To będzie jakaś patologia właśnie. Zobaczcie, jak to było w historii Adama i Ewy. Mamy przepiękną opowieść w drugim i trzecim rozdziale o pierwszych rodzicach w raju. Właściwie brakuje im niczego. Nawet ptasiego mleka chyba nie brakuje. Chodzą z Panem Bogiem za Pan Brat, są zjednoczeni, tak jak słyszymy w drugim rozdziale, jak jedno ciało są. No fantastyczna para, mężczyzna nie kryje słów zachwytu pod adresem swojej żony, aż w pewnym momencie dochodzi do pęknięcia w tej sielance. W pewnym momencie, po prostu jak pamiętamy w trzecim rozdziale, jest opowieść o tym grzechu pierwszych rodziców, czyli wyłamaniu się z tych zasad, które Bóg założył w ogrodzie na wschodzie, w Edenie, w którym ich osadził. I bardzo ciekawe są słowa, ten dialog pomiędzy Panem Bogiem a Adamem. Pan Bóg pyta, hej, gdzie tam jesteście? I Adam mówi, schowaliśmy się tutaj, bo słyszeliśmy twoje kroki w ogrodzie. No zaraz, chwileczkę. Zawsze słyszeliście moje kroki w ogrodzie, wybiegaliście mi naprzeciw, teraz jesteście pochowani, czy może zjedliście z drzewa, z którego zakazałem wam jeść i tak dalej. Na co mężczyzna od razu powiedział, uwaga, to jest bardzo ciekawe, kobieta, którą przy mnie postawiłeś, ona mi dała i zjadłem. W tym jednym zdaniu jest dystans i pretensje do Pana Boga i do współmałżonki. Jeszcze w drugim rozdziale, poczytajcie, mówił, że ta jest fantastycznie kość z moich kości, krew z mojej krwi. No taki komplement, umówmy się, trudny dzisiaj pewnie do wygłoszenia albo do wysłuchania, ale wtedy najlepszy z możliwych. Zachwycony jest tą swoją małżonką, wreszcie ktoś jemu podobny. A teraz już mówi o niej ta kobieta, którą ty przy mnie postawiłeś, Panie Boże, czyli wina jest po twojej stronie, bo gdybyś mi jej nie postawił, to pewnie by się nic nie stało. No i ona. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Pan Bóg pyta, dobrze, no to czemu to zrobiłaś, ty, kobitko? A ona mówi, to nie ja. Nie ja. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. To wąż mnie zwiódł i zjadłam. Oboje są już, jakby to powiedzieć, w tym przepięknym opowiadaniu, które oczywiście nie jest raportem z miejsca zdarzenia, zaznacza się to, co jest w nas takie obecne. Byle nie moja odpowiedzialność, bylebym się nie zmierzył z problemem. To nie moja wina, nie biorę za to odpowiedzialności. Nie chcę w ogóle o tym słyszeć. No Pan Bóg mówi, ludzie kochani, jak już oni tak już ten owoc spożyli, już są tacy mądrutcy, już tak znają dobro i zło, to jest oczywiście ironia, to chodźcie, bo jeszcze spożyją z drzewa życia i ten stan ich takiej głupizny się po prostu
utrwali na dobre. Będziemy mieli kanonizowaną nieodpowiedzialność, kanonizowaną głupotę. I właśnie z tego powodu musieli raj opuścić. Ale ta odpowiedzialność jest tutaj, już zobaczcie, od zarania dziejów. I Pismo Święte może nie wprost, ale dokładnie w takich kategoriach mówi, o jakich ja teraz chcę wam powiedzieć. Wiecie, kiedyś po przyjeździe ze studiów zostałem wychowawcą w bursie akademickiej. Wspominałem już o tym w innym rozdziale, ale w tejże bursie od razu zobaczyłem pewne bardzo smutne dla mnie zjawisko. To była bursa dla młodzieży, która nie pochodziła z zamożnych rodzin, tylko właśnie mając uzdolnienia, mając talenty, oni mieli się rozwijać, ale nie mogli z powodu skąpych zasobów materialnych. Wobec tego diecezja zbudowała dla nich ten ośrodek, wyposażyła go w przysieku i tam ci młodzi ludzie zdolni, z dobrych, acz biednych rodzin, mieli po prostu zażywać gościny, jednocześnie pracować nad wyzwalaniem z siebie samych twórczych energii. Ale ja już bardzo szybko się przekonałem, właściwie w pierwszych tygodniach, że tam raczej zamiast takiego twórczego fermentu dominuje takie myślenie w kategoriach: jestem biedny, musisz mi dać. Jesteś kościół, ty ksiądz, nie wiem, kościół jesteś, czy jesteś rząd, ty urzędnik państwowy tam gdzieś w miejskim ośrodku pomocy rodzinie albo wiejskim ośrodku pomocy rodzinie i musisz mi dać, bo ja jestem biedny. Ta mentalność nie zrodziła się w nich tak sama z sobie, ona została przyniesiona z domu bardzo często. Rodzice i inni starsi nauczyli się właśnie w ten sposób, że ponieważ są biedni, im się należy. Ja byłem naprawdę zdruzgotany. Ja sam nie pochodzę z bogatej rodziny, natomiast moi rodzice mieli zupełnie inne myślenie. Oni chcieli do wszystkiego dojść sami i nie zrażały ich trudności. Oni pobrali się i wzięli odpowiedzialność za swoje życie, nie oglądając się na prawo i lewo, bo zwłaszcza po jednej stronie rodziny dobrych wzorców nie było. Więc sami, nie wiem skąd mieli takie myślenie w kategoriach odpowiedzialności, pewnie sami by tego tak nie nazwali, ale czuli, że oni muszą sami od początku zbudować swój los. Nie narzekając na to, że nie mają bogatych rodziców, albo że nikt im na starcie nie dał 5 milionów. I ja pomyślałem sobie, dalej z tą mentalnością ci ludzie po prostu przegrają swoje życie. Dlatego zacząłem stawiać warunki, premiowałem każde twórcze działanie i przekonywałem ich, że nic im się nie należy, ale wszystko mogą mieć i ja im pokażę, jak do tego dojść. I taka była formuła tego wychowania w bursie. Miałem tam nieraz około 50 młodych ludzi. I cały czas, kiedy już poznaliśmy się, przełamaliśmy pierwsze lody, to nie było łatwe. Pierwszy rok zwłaszcza był bardzo trudny w sensie tego dochodzenia do tego wspólnego czegoś, o co nam chodzi. Chodziło mi o zerwanie z tą mentalnością, jak ją nazywałem, bezdomnych. To znaczy, jestem biedny, należy mi się. Nic ci się nie należy, ale wszystko możesz mieć. Co roku rozpatrywałem ponownie wnioski zainteresowanych o przyjęcie do bursy. Jeśli ktoś przez wcześniejszy czas, 10 miesięcy, nie angażował się w nic, był taki pasywny, agresywny, po prostu nic nie robił, a miał tyle możliwości, nie tylko studia, ale również wiele możliwości rozwoju. Tam był i taniec, i różnego rodzaju sposoby koła zainteresowań, i periodyk wydawaliśmy, i mnóstwo różnych okazji i okoliczności do rozwoju. Jeśli tego nie robił taki ktoś, to już nie mógł liczyć na przyjęcie w następnym roku, dlatego że moim zdaniem ta jego mentalność infekowała mentalność innych. Dlatego z całym szacunkiem każdy miał rok do tego, żeby tam się rozwinąć i pokazać, że to jest jego miejsce. Nigdy nie zaglądałem w papiery przysłowiowe tym dzieciom, tym studentom moim, bo bardzo często była to fikcja. Nie chcę mi się już opowiadać o tym, ile tam mieli zadeklarowane w swoich dokumentach. Po przejrzeniu na początku zupełnie kilku stwierdziłem, że to nie może być prawdą, bo nikt nie wyżyłby za takie kilkanaście złotych tam miesięcznie na członka rodziny. Dlatego przestałem się tym zajmować. Natomiast liczyło się dla mnie jedno kryterium. Ty nie musisz dla mnie być najbiedniejszym z biednych. Jeżeli ty masz, nawet twoi rodzice mają dochody na średnim poziomie i chcesz się tutaj rozwinąć, to jest twoje miejsce. Ale jeśli chcesz tylko zakopać swój talent, to ty przyszedłeś przegrać swoje życie i ja ci na to nie pozwolę.
To przyjmowanie, rozpatrywanie tych wniosków co roku wraz z nowymi, które dochodziły wnioskami, miało być mobilizujące. Pamiętam, że pewnego roku nie przyjąłem studentki, która już od chyba 4 lat była w tej bursie. Ja się spóźniłem trochę z tą decyzją, ale byłem bardziej niż pewien, że ona musi zostać podjęta. Ta dziewczyna była właśnie taka po najmniejszej linii oporu, tu, tam. Niespecjalnie się z kimś jednoczyć, niespecjalnie teamwork, praca zespołowa nie. No, dużo było różnych okoliczności, które przekonały mnie, że nie mogę jej pozwolić dalej brnąć w ten, jak to nazwał Seligman, taką wyuczoną bezradność. Bo paradoksalnie bursa stała się dla niej takim miejscem, gdzie ona się nie rozwijała, tylko się konserwowała w swojej roszczeniowości. Takim należy mnie się, bo jestem biedna. Kiedy jej nie przyjąłem, od razu zadzwonił się telefon, zadzwoniła jej matka i koniecznie domagała się spotkania ze mną. Okej, przyjąłem ją w moim własnym mieszkaniu w tejże bursie. Pani przyszła, ja wytłumaczyłem swoje powody, dla których nie mogę córki przyjąć i na to pani w moim własnym mieszkaniu po prostu zrobiła mi karczemną awanturę, zaczęła na mnie krzyczeć, a koronnym dowodem było: czy ksiądz wie, ile ja zarabiam? My jesteśmy biedni! Dokładnie, nie spodziewałem się tej argumentacji, ale dokładnie potwierdziła moje obawy, że jej córka była zainfekowana tą właśnie mentalnością do tego stopnia, że po kilku latach bycia w bursie, ona nic za to nie mogła, że matka przekazywała jej takie wartości i że ona nimi tak głęboko nasiąknęła. Wobec tego pomyślałem sobie, to spotkanie z mamą tej dziewczyny jeszcze bardziej mnie utwierdziło, że decyzja jest słuszna i od tego momentu uważam, że czasem nie pomóc komuś to jest, uwaga, najlepsza rzecz, jaką możesz dla niej zrobić. Dlatego, że czasem ludzie się uzależniają od pomocy. Możesz pomóc do pewnego momentu, ale jeśli widzisz, że ten ktoś po prostu znowu i jeszcze raz i znowu i nie jest, po prostu uzależnił się od tego, że ty zawsze jesteś, zawsze zajmiesz się jego sprawami, to jest już sygnał ostrzegawczy, że trzeba po prostu zakończyć ten festiwal nieodpowiedzialności po tej stronie, bo nie robisz mu przysługi, robisz mu krzywdę. Człowiek, który odmawia sobie prawa do tego, żeby odpowiedzialnym być, odpowiedzialność wziąć, niestety wiele traci i tak naprawdę nigdy się nie rozwinie. Zawsze pozostanie na poziomie dziecka. Jest cała taka masa ludzi, którzy nauczyli się tłumaczyć wszystkie swoje niepowodzenia tym, że właśnie pochodzeniem, relacjami i tak dalej. Ile znamy takich osób, które przyjdą, będą nam opowiadać non-stop, nie przestaną, o tym, że się źle czują. Bernardo Stamateas opowiada o takim rodzaju toksycznych ludzi, którzy idziesz do nich się wyżalić, nie żebyś miał to w zwyczaju zawsze, ale idziesz akurat ten jeden raz, potrzebujesz, żeby ktoś cię wysłuchał. I nagle ta osoba mówi: no tak, ale twoje kłopoty to jeszcze nic w zestawieniu z moimi. I następuje cała litania różnego rodzaju biadoleń, bo ta osoba chce ci pokazać, jak bardzo ona jest, jak ona cię przewyższa, gdy chodzi o wszystkie wyzwania życiowe. Ale dlaczego się tak dzieje? Ponieważ ona nauczyła się żyć z tym, że jak długo jest ofiarą, tak długo jest w centrum zainteresowania. I wszyscy są winni. To jest jedna jakaś spójna narracja. Tutaj jeden zrobi to, mąż zrobi to, żona zrobi tamto, dzieci się zachowują tak, a nie inaczej, tutaj jakieś kłopoty w miejscu pracy. Generalnie wszyscy winni, tylko nie ja. I zobacz, ile tych wyzwań jest. I to ja jestem ofiarą. Proszę, nie odbieraj mi tej palmy pierwszeństwa. No patologia to jest. Odpowiedzialność to jest wtedy, kiedy mówię: tak, to ja wszedłem w ten związek małżeński. Tak, to ja wygenerowałem taki kryzys w małżeństwie. Tak, to ja zastanawiam się i ruszam do działania, żeby coś odwrócić na lepsze. A nie wtedy, kiedy zwalniam się z działania, bo wszyscy inni są rzekomo autorami moich kłopotów. Tak więc odpowiedzialność można po pierwsze zdefiniować, tak jak mówiłem na początku, jako odpowiedź na sytuację, na okazję albo kryzys. Czyli można tę odpowiedzialność widzieć jakby dwojako, negatywnie i pozytywnie. Pozytywnie, kiedy widzę okoliczności, widzę szanse i mimo iż czuję jakiś niepokój, idę w tym kierunku i zwracam się w kierunku tej szansy, podejmuję ją,
Nawet z ciężkim sercem, z obawą, że będę śmieszny i tak, ale idę, to jest odpowiedzialność. I negatywnie, kiedy stałem się twórcą jakiegoś kryzysu, kiedy wygenerowałem jakąś złą sprawę, popełniłem jakiś błąd i tak dalej, nie unikam odpowiedzialności, znaczy nie udaję, że się nic nie stało, tylko odpowiadam adekwatnie na całe to wyzwanie. To jest odpowiedzialność. I ona jest w Biblii już od początku zaznaczona, jakie są skutki braku odpowiedzialności i jak fantastycznie odpowiedzialność może zadziałać, jeśli ją przyjmiemy. No jak się okazuje, nie tylko w Biblii, ale i także we współczesnej literaturze jest to coś niesłychanie ważnego. Do tego stopnia, że jak wspomniałem, John Maxwell stwierdził, że nie ma ważniejszej cechy czy ważniejszej mentalności, elementu mentalności niż właśnie odpowiedzialność za własne życie. Odpowiedzialność, czyli kolejny filar w mojej książce 10 filarów mądrości, czyli o rozwoju osobistym w Biblii. Serdecznie zapraszam do lektury, jak tylko książka się ukaże. W tak zwanym międzyczasie zapraszam jeszcze do zrzutki, która jest cały czas aktywna, jest już ponad 60% zamierzonej kwoty. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie wesprzeć groszem ten projekt, bo to będzie oznaczało również, że jesteście tym żywo zainteresowani i że takie rzeczy jak rozwój osobisty są dla Was wartością, są dla Was ważne. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.